Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. System miłości, w którym ciągle trwa. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, świętego Franciszka z Asyżu, świętej Jadwigi Królowej, która też schodziła. Święty Kazimierz Królewicz też do mnie schodził i kiedyś mi nawet powiedział, abym wspomniał o nim w swoich pismach. Więc wspomniałem tam o świętym Kazimierzu Królewiczu. No, a święta Jadwiga powiedziała mi wielkie rzeczy, ale nie mogę ich zdradzić. Oczywiście pozytywne. I ojciec Pio też mi mówił na temat, bo kiedyś spytałem o monarchię w Polsce. Ojciec Pio mi powiedział, że będzie dążenie do monarchii, ale to już nie będzie monarchia. To już będzie jakiś urząd mocny, pojedynczy, podobny do władzy króla, ale taką prawdziwą władzę będzie miał, duchową, gdzie będzie trzymał z Bogiem, z rozwojem duchowym, z uniwersalnym Bogiem i będzie brał pod uwagę wszystkie religie, jakie są, które trzeba szlifować, temperować, oczyszczać, by zmierzały w kierunku uniwersalnego Boga. Bo wiecie, że religie to jest wymysł tylko kosmiczny i one niestety często powodują walki między sobą. Więc mówię, że będzie dążenie do monarchii, ale już to nie będzie monarchia. Ojciec Pio, już nie będzie króla w Polsce, tylko wysoki urząd. Może nawet będzie miał jeszcze większą władzę niż król. I będą przez wybory, oczywiście będzie demokracja, będą rządy prawicy na ogół. No tylko, bo jak może być król duchowy nie z prawicy, tylko z prawicy. Lewica odpadnie. Oni sobie mogą wyjechać gdzieś tam, nie wiem, na księżyc, na tą ciemną stronę i tam sobie prowadzić swoje gendery. Tutaj po co psuć ludziom krew i świadomość i czynić, aby się nie zbawiali. To jest niedobra droga, bardzo zła. Więc tak mi ojciec Pio powiedział, czasami o tym mówię. I będzie to wielki władca. Wielki władca i Polska będzie wtedy wspaniała. Ale to dopiero przed nami wszystko. Ci antykradykałowie odpadną, bo oni teraz się wściekają, jakieś portale zakładają, żeby zniszczyć Kościół, zniszczyć państwo. Księży, żeby nie było. Duchownych, żeby nie było. To są po prostu aniołowie ciemni, oszaleli. Tak grube rysy już sobie porobili na duszy, że już nie wiedzą, co mówią w ogóle. A hochsztaplerów, a przede wszystkim hejterów rosyjskich tutaj w Polsce jest multum. Mnie się też szczepiają, ale ja wywalam ich od razu, nawet nie dyskutuję, bo to szkoda dyskusji na ten temat. Wszystko przeciwko Kościołowi, przeciwko Polsce, przeciwko PiS-owi. No to są, wiadomo, agenci rosyjscy tylko i wyłącznie. I brukselscy. Również i niemieccy. Bo tutaj wszystko jest wymieszane. Ale przyszłość Polski jest wspaniała. I ten przywódca, jego doradcy, potem rząd, będzie demokracja oczywiście, demokracja bezpośrednia, wybory, tak jak teraz. Tylko że ten duch, ten anioł, który tam będzie miał więcej władzy, będzie miał duży głos. Tak dzisiaj nasz prezydent ukochany Andrzej Duda, pan premier wspaniały, mają głos, ale
prezydent trochę ma za mało tej władzy, tak szczerze mówiąc. Powinien mieć więcej. Bo Andrzej Duda to akurat zasługuje na władzę. On się nadaje na takiego na przykład przywódcę. Ale przyjdą lepsi jeszcze. Dopiero później. I takich będą wybierać w powszechnych wyborach. Osoby godne, piękne, rozumiejące życie, duchowość, rozwój. Uniwersalni po prostu. Uniwersalni władcy. W przeciwieństwie do dyktatorów w Rosji, w Białorusi czy Korei Północnej. Tam to po prostu się nie liczą. Oni są już spaleni kompletnie. Tam nie ma żadnej władzy. Tam jest tylko dyktat, władza pychy i ciemności tam jest. Nie są szanowani ludzie, tylko zabijani. To tak nie może być. Więc u nas będzie całkiem inaczej. Pod dyktando duchowości pięknej, szlachetności, pięknej gospodarki, pod dyktando miłości do wszystkich, jednakowo, tak jak ojciec mówił, i przebaczać wszystkim jednakowo. Niemniej taki przywódca będzie również i ostry. Czasami musi być ostry. Przypomnijcie sobie scenę, kiedy Jezus mówił do swoich kolegów, apostołów, przyjaciół, że pójdzie do uczonych w piśmie, do arcykapłanów, do starszyzny i wytknie im to wszystko, co o nich myśli. I przez to będzie prześladowany i potem zabity. To Jezus im mówił. I co? Piotr nie mógł uwierzyć w to. Święty Piotr wziął Jezusa na bok, chciał osobiście z nim porozmawiać i powiedział mu, że jak to? My cię obronimy, nie możesz tego zrobić, bo cię zabiją. A co Jezus powiedział do Piotra? Zejdź mi z oczu, szatanie. Nie rozumiał tego jeszcze. Nie rozumiał polityki Jezusa. Tak jak dzisiaj się nie rozumie PiSu, który właśnie krzyczy i mówi do PO: zejdź mi z oczu, szatanie PO, bo chcecie tylko Brukseli, chcecie Niemiec i ruskich tutaj, a nie Polski. Zejdźcie nam z oczu, szatani. To Jezus to powiedział, no to ja tylko powtarzam. Więc pan premier dzisiaj i wcześniej bardzo pięknie mówi, wypomina im, wytyka im tą politykę złą, jaką prowadzili. I Jezus zrobił to samo. Poszedł do tych uczonych w piśmie. Na argumenty się mocował z nimi, krzyczał na nich, przekonywał. Wytykał im błędy, wytykał im hipokryzję, pychę i władzę, złą władzę arcykapłanów. I mówił im właśnie między innymi, że jesteście grobami pobielonymi. No i oberwało się Piotrowi. Zejdź mi z oczu, szatanie. Więc ja też czasami mówię ostro. I ten przywódca, który będzie w Polsce, też będzie mówił ostro. Bo trzeba oddzielić plewy od zboża. Jak przychodzą żniwa, znacie chyba młocarki, bo ja u dziadka pracowałem, jak od małego miał swoje pole, miał dużo zboża, więc kosiło się jeszcze wtedy kosami, ale młócka była tak, jeździła maszyna po różnych ludziach i młócili, więc widziałem i sam worki nosiłem i pomagałem, więc plewy osobno, zboże osobno. I przychodzi taki moment, gdzie trzeba, jak już idą żniwa wyborów, teraz będą, no to trzeba oddzielić prawdę i ziarna od plewów. A plewy to są lewica i PO całe, razem z tym Tuskiem, który kłamie na okrągło. To są plewy. Komunizm był plewami. Solidarność wspaniała wyskoczyła, 10 milionów ludzi wyszło na ulicę, bo wcześniej były strajki i tak dalej, lata 70., pamiętacie? No i przeciwstawiliśmy się komunie, która została tutaj wpuszczona trochę przez Brytyjczyków. Zapomnieli o nas po II wojnie światowej, Amerykanie też, i tutaj Ruscy weszli. Byliśmy pod butem Stalina niestety, Rosji. No i przeciwialiśmy się jako Polacy. No i w końcu obaliliśmy tą komunę. Owszem, było tak, że Zachód trochę pomógł też,
bo nie dalibyśmy rady. Przecież nie było, komuna wszystko miała w rękach, wszystko, dosłownie. Ani nie byłoby przecież żadnej drukarki, żadnego papieru, nic kompletnie. Więc przywozili z zachodu papier, żeby można było to wszystko kolportować, ulotki drukować. Więc wszystko było potrzebne i trochę tych pieniędzy Zachód dał, żeby Solidarność wzmocnić, żeby obalić komunę. I tak się stało. Ale potem niestety Solidarność znowu upadła i komuna wróciła. Razem z panem prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. No i tak już zostało do dzisiaj, bo PO to jest właściwie komuna, postkomuna. Chociaż byli w Solidarności, tak zdradzili Polaków. Dlatego na nich nie wolno głosować. I Jezus wypomniał im, tym swoim uczonym, starszym, a przecież Jezus był młody, ci starzy po prostu byli, ta społeczność starszych, którzy rządzili, którzy mieli oceniać, ludzie mądrzy, a Jezus przyszedł im, ładował im ile weszło. Tak dzisiaj robi to właśnie pan premier w stosunku do PO. I kłócił się z nimi, wypominał ich złe rzeczy Jezus. No i zaczęli go prześladować. Widzicie, jak TVN prześladują. Cała ta opozycja prześladuje Kościół, prześladuje PiS, prześladuje wszystko, co prawicowe. Chcą zniszczyć to. Jezus im to wypomniał, że robią źle, że idą drogą do piekła. No i dlatego teraz tam PiS się tak przeciwstawia i mówi prawdę, mówi czystą prawdę, jak jest. I wiele zrobił, najwięcej z wszystkich rządów zrobił PiS właśnie. Więc trzeba bronić PiSu, Kościoła i tą drogą iść, a potem będą dalsze reformy. Przyjdzie ten kiedyś ktoś, duchowy człowiek, który, gdzie się konstytucja zmieni, wszystko się zmieni. Będzie prawie jak w monarchii, ale nie będzie to monarchia. I prawdziwa, taka jak ma być, niebiańska. Więc trzeba czasami powiedzieć, zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteście ścierwami, grobami pobielanymi. Ale się wyżywam. No tak, bo Jezus tak mówił. Nie był taki słodziutki. Przecież musiał nawywijać, że go tak prześladowali i w końcu go osądzili i zabili. No to co? Za nic go zabili? Krzyczał na nich. Wypędzał ich z świątyń. Bo robili handel. To jak dzisiaj w handel w niedzielę. No ale to jest inna sprawa. Tam niedziela, nie niedziela. To nie ma znaczenia większego. Chodziło o to, że my naszą świątynię, którą mamy w sobie, lewacy, ateiści, PO-wcy chcą zniszczyć tą naszą świątynię. Wejść i tam handel urządzać w naszej duszy. Czyli materializm szerzyć, gender i te inne. Chcą właśnie ten handel z nami prowadzić. Zająć naszą duszę i to, co najgorsze, wtłoczyć nam. Jeszcze bardziej ją zarysować tym lewactwem. Leninowskim. Bo to przecież to leninizm przecież. Tylko się przekształcili. Komuna po prostu. Dlatego ostro. Niektórzy mówią, że nie powinienem ostro. Właśnie mnie podchodzą w ten sposób. Nie, panie Wiesiu, pan łagodnie. Pan w ogóle się polityką nie powinien zajmować, tylko duchowością. To są właśnie ci agenci. Tak podchodzą. Agenci PO-scy, agenci trolle rosyjscy. Pełno ich tu jest w internecie. Co drugi to troll w internecie jest. Bo przecież oni wiedzą, że tracą Rosję. Że tracą Europę, a Rosja rządzi Europą razem z Berlinem. Tracą właśnie dlatego, że prawica się odradza, dlatego, że PiS jest. Nienawidzą PiSu przez to. Więc Jezusa też nienawidzili, prześladowali. Ale teraz będzie inaczej. Prześladują nas, ale wygramy, bo ponieważ idą inne czasy, to są już inne czasy. I tak jak ojciec mówił, że będziemy autostradą, tak pięknie będzie w Polsce później. I będziemy jeszcze innym pomagać krajom. Już pomagamy, Ukrainie pomagamy przecież, wspaniały tam prezydent jest, mądry anioł, który chce bronić tego, co jest ich. Jak można na kogoś napadać? Wyjdziesz
wyjdziesz z psem i chcesz, żeby ktoś na ciebie wieczorem napadł, skopał cię, ręce ci powywijał albo połamał? No to tak zrobił Putin z Ukrainą. To nie jest zdrowe, to jest chore po prostu. Ta geopolityka w wydaniu komunistów i szatanów to jest straszna, po prostu straszna. W ogóle komunizm jest straszny. Tam jeden na drugiego nadaje, jeden drugiemu krzywdę robi. To jest właśnie komunizm, na tym polega. I bronią jednocześnie, bronią swoich i nienawidzą się. Tak jak w PO jest dosłownie. Dobrze. Przypominam, Góra Dorotki, Mirek tam będzie organizował jakieś spotkanie, chociaż parę osób będzie, to też fajnie. Kto tam ma ochotę, to przyjedzie. 30 lipca, godzina 13, Góra Dorotki, Będzin. Kto ma imieniny, urodziny, to wszystkiego dobrego życzę i trwajmy razem z ojcem Rydzykiem, bo to jest wielki patriota. I on ratuje Polskę. Jeszcze tego nie widzicie, ale widzicie TVN, który wam miesza w głowach, już wam zamieszał, że Rydzyk to coś złego, coś najgorszego, a on piękne szkoły prowadzi, kształci do szlachetności, do dobra, do wiary w Boga. Co ojciec Rydzyk złego robi? Że wybudował piękne geotermie i służy ludziom. No wszystko się musi jakoś tam kręcić, opierać o pieniądze, wiadomo. I bardzo dobrze, że PiS dał trochę pieniążków na te szkoły ojca Rydzyka. Przecież on kształci piękne dusze. Co wam przeszkadza, że jest telewizja Trwam albo Radio Maryja? Nic nie przeszkadza, tylko TVN-owi przeszkadza, komunie przeszkadza, PO przeszkadza, bo to są zdrajcy. Mamy od tysięcy lat tutaj jakąś wiarę, 1000 lat chrześcijaństwa, oni to wszystko chcą znieść, zniszczyć. Tusk chce zniszczyć chrześcijaństwo. Ta koalicja, która się tworzy, nie może się utworzyć, jedną listę chcą zrobić, nie mogą, się kłócą. No. 2050 to też komuniści, to jest to samo, to jest to lewactwo. Więc nie wolno na takie partie głosować, tylko na Rafała Piechę, na PiS, na suwerenną Polskę i wszystko, co jest po prawej stronie. To trzeba odwalić, bo tam nic dobrego nie ma. Nic, po prostu nic. Pokazali, co potrafili. Pomódlmy się za nich o ich nawrócenie, aby przynajmniej nie przeszkadzali. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wkładamy do koszyczka Ojca Pio wszystkie nasze sprawy, aby to przemielił, przemnożył, spotęgował nawet, jak potrafi. I komuś dał w prezencie, aby komuś uzdrowić ciało, duszę, żeby się każdemu lepiej działo, bo ojciec ciągle to powtarzał. Ma być lepiej, a nie gorzej. Ma być lepiej, a nie gorzej. A PO i ta komuna cała, ta lewica, zrobiła tylko gorzej w Polsce. I na kolanach, jak ojciec mówił kiedyś, będziemy zdobywać wolność. Bo wszyscy już nas atakują. Berlina nas atakuje, Bruksela, eurokraci, no i oczywiście ta lewica, która jest również w Parlamencie Europejskim, pluje na Polskę cały czas. Wszystko przeciw Polsce robi. To gdzie tu jest jakaś godność? Widzą tylko swoje interesy. A ci, którzy byli w więzieniach tam za korupcję, znowu wrócili. To już jest szok kompletny. Wrócili, ta pani z powrotem wróciła i głosuje przeciw Polsce. A siedziała już w więzieniu. Zamknięta, odosobniona była, gdzieś tam miała jakiś nadzór. Taki jest Berlin. Rządzi Unią Europejską razem z Ruskami, bo Ruscy jej płacili te pieniądze i gdzieś tam jeszcze z innych krajów też, żeby szerzyć ich ideologię i żeby być tutaj przeciw Polsce. To gdzieśmy się znaleźli w końcu? Dlatego idzie iskra z Polski.
I wpis jest wspaniały, po prostu wspaniały. Nie ma lepszej partii, nie ma lepszych ludzi niż w PiS-ie, którzy są. Są tylko i wyłącznie dobrze dla Polski. Dbają o Polskę, to są wielcy patrioci razem z ojcem Rydzykiem i Jarosławem Kaczyńskim. A będzie wszystko powoli szło, będzie się przekształcało, wszystkiego naraz się nie da zrobić. Krakowa od razu nie zbudowali, więc reinkarnacja też będzie kiedyś, będzie zmian dużo, będą mniej tych liturgii, tego wszystkiego, a więcej dobra, więcej miłości, więcej świątyni w nas. Ja o tym cały czas mówię przecież. Uśmiechaj się, kochaj i uśmiechaj się, taki wiersz wam przeczytam, który kiedyś napisałem. Uśmiechasz się i myślisz z oczami przymkniętymi i więcej widzisz kształtów, więcej barw, uśmiechów młodych. Pamięć poszerza ci świadomość, potrafisz przenikać bliskie ci uczucia i myśli, bliskie ci serce. Wtedy wszystko możesz, choć ciało twe spoczywa. W dłoniach twoich dojrzewa dobroć i wszędzie wiodą cię drogi, gdzie tylko pomyślisz, a nadto całuje cię szczęście. Niedosięgniony ten promień, jakże silny. Twarz twoja toczy się wokół śmiechów, wśród zachwytów na dnie źrenic. Już nie potrzebujesz zalotów, by nie spłoszyć ptaka dobroci. Nie znasz już spojrzeń rozstajnych. Teraz twe oczy są wiosną i śpiewem. I będzie tak, będzie wiosna i śpiew, i gitara, i wino, kiedy PiS wygra wybory. Pamiętajcie, nie wolno, nikt mi kitu nie wciska, że ja mam nie mówić, na kogo trzeba głosować. Będę mówił, będę krzyczał. A czy jak komuś nie pasuje, to won. Jeszcze wam tutaj coś z drugiego tomu przeczytam. Pamiętacie, pierwszy i drugi tom jest. Fajnie, cieszę się bardzo, że już tam rozpowszechniacie przez internet, na Facebooku te teksty moje, które pisałem przez 40 lat, żeby teraz było można o tym mówić i dopinać się do tego i dostawać się do tej wiedzy i zmieniać państwo i zmieniać Kościół na lepszy. Po to było to pisane. To wszystkim dziękuję, którzy rozpowszechniacie tę wiedzę, bo to jest bardzo ważne, to jest wasza też misja. Ja swoje zrobiłem i robię, ale wy też, jeśli chcecie innym pomagać, rozświetlać drogi mroczne, to trzeba to robić. Czytam. Istnieje wiele, a to może to już było. Jeszcze raz. Tak, to było, to czytam następne. Postęp nie powinien powodować podziałów. Często jest odwrotnie. Dlaczego? Dość prosta odpowiedź, bo w tym, co na co dzień robimy, po prostu brakuje boskości. A przecież wszystko ostatecznie jest z Boga. Nawet to, co szatańskie, czyli szata tego świata, który aniołowie stworzyli, to też ostatecznie jest z energii Boga. Bo skoro nasze dusze są z energii Boga, no to wszystko inne też jest z energii Boga, chociaż myśmy to wykonali. Nawet telewizor to jest z energii Boga, komputer jest z energii Boga. Wszystko, co widzisz, co czujesz, nawet ta ateistyczna nauka, ci naukowcy, którzy nie szanują Boga i nie chcą Go znać, to też jest energia z Boga, bo jest wolność, dlatego tak wykrzykują, szabelkami sobie wymachują, na własną zgubę tylko. My żyjemy w Jego świecie, szatańskim, a niby tak pięknym. Dlatego tak łatwo mylimy nieba. Wydaje nam się, że tu jest niebo. Tak nam wmawiają ateiści, lewacy i PO, że tu jest niebo.
Tu zrobią nam niebo. Tu zrobią taką gospodarkę, że wszystko będzie znów zawalone. Bo PiS w ciągu miesiąca rozwali wszystko, co... Nie, przepraszam, PO. Rozwali w ciągu miesiąca wszystko, co PiS zrobił przez te kilka dobrych lat. Nawet Mierzeje zakopią. A lasy oddadzą Niemcom. Smutne jest to, że ludzie chcą kochać świat bez Boga, że bez Niego chcą udoskonalić życie. A i to przed Nim się liczy. Każdy dzień przeżyty godnie zbliża do poznania wiecznej szczęśliwości. I nieważne, czy to jest osoba wierząca, czy nie. Przed Bogiem liczy się szczere dobro i miłość, a nie wyznanie. Dlatego ten przywódca wielki nie będzie patrzył na to, kto co wyznaje, bo są początki różnej wiary, różnej nadziei, różnych religii, które się tworzą, różnych filozofii. To są takie początki, takie powijaki. I trzeba to akceptować, bo ludzie potrafią za takie bzdety, głupoty kogoś krzywdzić. Nawet wiecie, jak przecież ilu było męczenników za wiarę. Bo tam się uparli na tą wiarę i no to inni ich zabili. Dlatego trzeba szanować te ich różne przekonania. A i hamować ich zapędy. Na przykład islam ma te wszystkie skrajne ugrupowania terrorystyczne. Teraz chłopak, słyszeliście, 18-latek u nas w Polsce chciał, i to gdzieś tu z Wrocławia chyba nawet, chciał zrobić sobie, miał już narzędzia, miał już komponenty, chciał zrobić wybuch, potężny wybuch, nie wiem czy samobójczy, czy nie, ale chyba tak, bo tak się z islamistami dogadał gdzieś tam. W jakieś urzędy chciał wysadzić powietrze. No, na szczęście go uchwycili. I to też z wiary, widzicie? I Bóg też tą energię daje, bo szanuje wolną wolę. Nawet jak jest ta wola zła, to ją szanuje. Ale z drugiej strony wysyła osoby światłe, córki i synów światłości, żeby nauczać, że robią źle. Jezus też był znakiem sprzeciwu i dlatego poszedł do nich. Powiedział im, że jesteście beznadziejni. Jesteście krętaczami. Pajacami do tych właśnie wszystkich arcykapłanów, do starszyzny, do uczonych w piśmie. To, co robi dzisiaj PiS w stosunku do tych wszystkich naszych złych ludzi z PO, to są źli ludzie. Przekupieni. A mogą być dobrzy w każdej chwili, jeśli by tylko chcieli. I głosują przeciwko Polsce. W całej Europie świat się śmieje po prostu. Nikt tak nie robi, żadne państwo tak nie robi jak Polacy. Robią swoje gniazdo. No i fajnie. No dobra, to jeszcze może ostatnią myśl. Bo dzisiaj nie będę, na razie przestanę czytać, to bo już tam się zresztą kończy te punkty o Kościele, toście słyszeli. Teraz musimy bronić Kościoła i wszystko co najlepsze mówić. Bo się zbliżają wybory, a ci wykorzystują ci złoczyńcy. Nic nie potraktuj poza uśmiechaniem się. Źle przeczytałem. Nic nie praktykuj poza uśmiechaniem się do Boga. Nic nie wiem, nic nie chcę wiedzieć. Prawdziwa joga polega na tym, aby jej nie praktykować. Wtedy objawia się całe niebo w nas i prawda, i miłość, i przebaczenie w tym kosmosie, bo to w niebie, czy w niebie jest przebaczenie? Jest, ale nie dla niebian, tylko dla tych, którzy wyszli. Bóg przebaczył, pierwszy podał rękę, ojciec Pio mówił. I wszyscy się zbawią, tylko nie odpuszczają. Trzeba ich nawracać, głosić im prawdę. Dlatego tym PO-owcom też trzeba głosić prawdę. W Sejmie, w Senacie. Powinni znieść te Jezu, jak ja czasami mam zadyszkę. Unii. Nieważne. Ja czasami mam trudne słowa, takie nie mogę wypowiedzieć.
immunitety. O, immunitety. Wszyscy to, po co to trzymać, takie nie wiadomo po co. Robią złe rzeczy i nie można ich jakoś ocenić później, czy tam... No ale cóż, to się wszystko zmieni. Konstytucja będzie zmieniona całkowicie. Lepsza będzie. O 100 razy. Ale jeszcze nie teraz. Najpierw trzeba wygrać wybory. To tyle. Na dzisiaj trzymajcie się systemu miłości, bo system miłości właśnie stara się tak, to są słowa Ojca zresztą, system miłości, żeby wszyscy mogli odnaleźć ścieżkę do Boga. I po lewej, i po prawej stronie. Ci, którzy błądzą, za bardzo grzeszą, żeby przestali, żeby spuścili z tonu i odpuścili sobie. I poszli razem ręka w rękę za to, co jest piękne, polskie i szlachetne. Po co to tak walczyć, robić wojnę domową? PO chce wojny tutaj, bo Niemcy ich tak każą to zrobić, tą wojnę. Rewolucję tu chcą zrobić. Ideologiczną, żeby Polska była słaba. Żeby tylko jeździć do Niemiec na szparagi, zbierać szparagi. No. I dobrze mówił premier. Bardzo dobrze. Tak jak Jezus. Trzeba ich nakrzyczeć. Wypomnieć im. Pięścią walnąć. Dzisiaj nie jest czas, jak ojciec Pio mówi, na męczeństwo, ale wtedy taki był czas. Dlatego Jezus zginął. To trzymajcie się i pa, pa. A krzyż, jego poświęcenie, które zrobił, ofiarował całej ludzkości. I korzystamy z tego do dzisiaj.